Siema, tutaj Bez, witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy produkowane w Hiszpanii przez Elgato dla Jorge, mianowicie petardy Sustos. 6 sztuk w paczce, cena z moim kodem na odpalaj.pl to 23-24 zł. Kod produktu macie tutaj, proszę bardzo. Tak jak mówiłem, 6 sztuk, gramatura 9 gram, czyli 1,5 grama na sztukę. Rok produkcji 2022, kategoria F3. Seria petard bardzo fajna, cenowo może odstraszać, choć tak czy tak 23 zł aktualnie z tym kodem, no taniej nigdzie wcześniej nie było z tego co pamiętam, więc tyle dobrze. Inne petardy z serii są już na kanale albo będą, Supergato będzie na kanale, Trueno Special Number 6 już jest. Zobaczymy jak sobie dają radę Sustosy. Już teraz mogę powiedzieć, że mocą petardy są naprawdę dobre. Choć wiadomo, petardy to nie tylko moc, liczy się stosunek jakości, ceny i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam Was również do sklepu Odpalaj, tak jak mówiłem, z moim konem, oraz do serwera Discord i na mój Instagram. Odłożymy tu tak, trzyma się idealnie na statywie. Proszę bardzo, taka petardka, jakość, wykonanie świetna, hiszpańska robota, od razu to widać, bardzo bezpieczne petardy, zero gipsu, zero jakichś twardych zatyczek, sam papier, karton, bardzo fajnie, ląd gruby, jakościowy, nie będzie gasnął nawet na wodzie, choć na wodzie, nie oszukujmy się, te petardy będą pływać, nie będą tonąć. I co, zobaczymy jak wali 1,5 grama hiszpańskiej mieszanki, a dobrze wiemy, że wali dużo lepiej niż chińska. Także odkładamy, zobaczymy, czy warto kupić takie Sustosy, czy na przykład po prostu dać tam około mniej chyba, około 19 zł z kodem wychodzą te Trueno Special Number 6 i one mają 10 sztuk w paczce, nie 6, więc zobaczymy. Ale no ten ląd świetny, zapalniczka oczywiście. No patrzcie na to, idealnie. No, to nie jest 1,5 grama Chińczyka. Okej, dużo bardziej basowy huk, ale widocznie decybelomierz tak pokazał. Git 118, podobny huk w takim razie do jakichś Powerful Bulldogów czy Doom Boomów 2G, więc no tu jest kwestia sporna, czy jest to opłacalne czy nie, ponieważ no Powerful Bulldogi kosztują z kodem 19 zł za 20 sztuk. Tu mamy 23 zł za 6 sztuk, więc stosunek ilości do ceny i mocy zdecydowanie dużo gorszy. Co nie zmienia faktu, że te wszystkie albańskie petardki dwugramowe mają bardzo płytki huk, że tak ujmę. Jest to taki, powiedzmy, agresywny huk. Tutaj jednak było dużo bardziej basowo i różni się to. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym patrzeć na sam huk, to wybrałbym Sustosy, patrząc tylko na huk, pomijając cenę i inne takie rzeczy. Jakość wykonania też oczywiście świetna, ale jednak faktycznie patrząc na całokształt, chętnie chyba wziąłbym sobie Bulldogi, a takie Sustosy brałbym raczej jako mała taka odmiana raz na jakiś czas, a do takiego ogólnego strzelania non-stop brałbym właśnie te dwugramóweczki z Albanii, albo z tej serii hiszpańskiej od Jorge brałbym Trueno Special Number 6, tak jak mówiłem, ponieważ szczerze mówiąc mocowo są dość podobne, a jest ich 4 sztuki więcej za mniejszą cenę, więc dla mnie jest to dość oczywiste. Co nie zmienia faktu, że ja jakoś mocno rozczarowany nimi nie jestem. Nie dostaną jakiejś tragicznej oceny, ale nie oszukujmy się, po wysokie noty nasze Sustosy też dzisiaj nie pójdą. Raczej po noty takie przeciętne, nie oszukujmy się. Czekam aż odjedzie pociąg, odpalam kolejną sztukę. Na plus, oprócz jakości wykonania i tej mocy, na pewno jest ten długi ląd, przez to są naprawdę bezpieczne i przez brak tych wszystkich gipsów i w ogóle pięknie się spala.
No, zdecydowanie dają po uszach lepiej niż bulldogi. Tylko cena. Ale, decybelomierz chyba, baterie coś nie dociągają, bo 116,8, szczerze mówiąc, za nic nie powiedziałbym, że to jest ten wynik. Ale no cóż, to nie jest profesjonalny sprzęt, to nie jest profesjonalny test. Poglądowo można się nim sugerować. Szczerze mówiąc, tak jak mówię, na uszach, że tak ujmę, dużo przyjemniej niż bulldogi. Stosunek jakości, ilości do ceny niestety dużo gorszy. Jakość wykonania topka, do tego bezpieczeństwo tych petard również topka. No minus za ilość sztuk w tej cenie. Moim zdaniem jest to piątka z plusem, może szóstka. Na więcej nie zasługują, po prostu są nie aż tak opłacalne jak inne oferty. Co nie zmienia faktu, że mi się podobają i wiem, że mimo swojej ceny ta cała seria od Elgato petard naprawdę ma dużo fanów, nawet wśród moich widzów, więc podejrzewam, że głosy będą mocno podzielone w komentarzach, ale dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Wiem, że tu będzie dość spora dyskusja, że tak ujmę. Będzie część osób podzielająca zdanie, że za te pieniądze nie warto lepiej wziąć właśnie jakieś 2 gramówki z Albanii, ale wiem, że całe grono fanatyków hiszpańskich petard, w tym ja, będziemy walczyć o jakąś chociaż znośną pozycję Sustosów i innego tego typu petard na wszystkich rankingach, powiedzmy. Bo naprawdę to nie są złe petardy, choć cena może odrzucić. Dla mnie, tak jak mówię, 5 plus 6, raz na jakiś czas do koszyka można sobie dorzucić. Jako petardy na stałe strzelanie nie brałbym ich. Zapraszam jeszcze do konkursu, który aktualnie trwa na kanale, który jedna z nagród jest dzięki Discordowi, na który również zapraszam na mój Instagram, do sklepu odpalaj.pl. Trzymajcie się, cześć. Ja lecę testować kolejne pozycje. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej się nie rozpada, bo jeszcze kilka w zanadrzu w tej pięknej, jakże zielonej torbie mam. I niedługo pewnie je użycie. Zobaczymy, w jakiej kolejności, bo filmy wybierają w sumie wspierający, jak już pewnie wiecie lub nie. Także zapraszam serdecznie do wspierania również, bo możecie sobie wybrać, jaki odcinek w danym dniu wpadnie na kanał. Dobra, ja już się zawijam, bo mój instynkt gaduły i tak się odpalił. Przepraszam, lecimy do następnego testu. Trzymajcie się, cześć.